I tak jak zadowolenie seksualne jest jakimś właściwie problemem kluczowym dla trudności rozmaitych w naszym życiu seksualnym, zwłaszcza ta trudność między doznaniem seksualnym a potrzebą, żeby działanie seksualne coś znaczyło. To jest ta wielka trudność, że z jednej strony, bo to właśnie chodzi o to, powiedzmy, jako wstępne zagadnienie przedważania stosunku seksualnego. Cały problem polega na tym, że doznanie seksualne jest warunkiem, żeby w ogóle współżycie seksualne mogło nastąpić. Przynajmniej warunkiem u mężczyzny. U kobiety powinna to być jakaś gotowość, przynajmniej jakaś gotowość emocjonalna. Zobaczymy, jakie to jest trudne. Dla mężczyzny trudnością jest, że doznanie seksualne powinno być czym? Tworzywym warunkiem dla dokonania współżycia seksualnego, które ma inny cel niż szukanie doznania. Według tego, cośmy powiedzieli, właściwie cel doznania w stosunku jest inny. Natomiast więc albo doznanie, które jest warunkiem, ono warunkuje, prawda, zbliżenie, albo doznanie seksualne jest celem zbliżenia. I to jest sytuacja, która zawsze stoi jako możliwość przy mężczyźnie. I mężczyźnie tak bardzo to przeszkadza temu, który kocha żonę. Przychodzi małżeństwo, i które dobrze znam, i mówi: ten pan, musisz mnie leczyć. Ja jestem chory seksualnie. Dlaczego? Bo nie istnieją dla mnie inne kobiety jak moja żona. Nigdyśmy nie żyli przed ślubem, zaczęliśmy żyć po ślubie, nie stosujemy żadnej antykoncepcji, bo to nas brzydzi. Zawsześmy byli, ale żona mnie bardzo pociąga fizycznie. I jak zbliżamy się, to czasem ona przeżywa ze mną, czasem nie przeżywa. To jest, muszę być chory. Jeżeli ja chcę w ogóle się zbliżyć, a żona ze mną nie przeżywa. A żona, która tego słucha, mówi: ja nie potrafię jemu tego wytłumaczyć. Ja nie wiem, dlaczego czasem przeżywam, czasem nie. Ale ja wiem, że on mnie kocha i ja cieszę się z tego, że my jesteśmy razem, bo on mnie kocha. On nie zrobił nigdy niczego, co by było mi przykre. A i dzisiaj, gdybym ja tylko go poprosiła, to on cały rok by się do mnie nie zbliżał. Bardzo mnie pouczyła ta rozmowa. Na czym polega cierpienie tego męża? On kocha swoją żonę, ale on się boi, że doznanie seksualne zamiast być warunkiem stanie się dla niego celem. Tego on się lęka. On się lęka tego, że on będzie szukał siebie, a nie bliskości z żoną. I ten lęk sprawia mu cierpienie tak dalece, że on się przychodzi leczyć, bo jest chory seksualnie. A jak reaguje na to żona? Żona ma jako kobieta pewną właściwość, której nie ma mężczyzna. Przynajmniej nie ma w tym stopniu. Mianowicie, że kobieta ma zdolność utożsamienia się z tym, kogo kocha. Czuję. Powiedzmy, przychodzi matka i mówi: ojcze, proszę mnie leczyć. Ja jestem chora umysłowo. Przecież mój chłopak tam miał, nie wiem, 12 lat, złamał rękę, wiecie. I od 3 dni mnie ręka boli w tym miejscu, gdzie on ją złamał. I ona mówi: ona jest chora psychicznie, bo przecież to jest nienormalne, żeby ją bolała ręka tam, gdzie on ją złamał. I nie może sobie siadać, nie może ruszać tą ręką. Ta zdolność, pewna właściwość kobiety zdumiewająca, która sprawia, że mąż mi mówi: dlaczego wy mówicie kazania tylko o wdowach, a nie mówicie o wdowach? Ja 2 lata temu umarła mi żona i moje życie się skończyło moją żoną. Ona jest po tamtej stronie, to ja należę do tamtej strony, jestem z nią razem. Dzieciaki mi kochają i chcą, żebym ja się leczył. No to się leczę, bo oni chcą, żebym był z nimi. Nie ma, nie chcę się operować. Ja mówię: wie pan, no to niech pan już posłucha, te dzieci, niech pan się operuje. Dał się zoperować, jeszcze żył jakiś czas. No ale mi mówi: ojciec nie wie, kim ona była dla mnie. Była wojna, myśmy jej gromadkę dzieci, 6 dzieci mieli. Ja nieraz taki zakłopotany, zatroskany w tych Niemcy są wokoła, siedzę taki zatroskany, myślę o czymś, a ona wchodzi do pokoju i zaczyna mówić, rozmawiać ze mną o tym, o czym ja myślałem. Kąd ona wiedziała, co ja myślałem? Widziałem taką siostrę w talu, w którym pracowałem, przychodziła nieraz na wieczorne, wieczorem zawsze w nocy też była tam u tych chorych, obchodziła sobie tych chorych wszystkich swoich na tym oddziale, temu poprawiła poduszkę, temu tam jakoś przykryła go jeszcze inaczej. Jakaś taka, ona odczuwała, co temu choremu jest potrzeba, mówili oni, nasza mateczka. I ta właściwość emocjonalności kobiety sprawia, że ona przeżywa to, co przeżywa ten mąż, który ją kocha. Ona, żona go kocha, więc ona żyje tą rzeczywistością. Jej nie zależy wcale na współżyć, na
doznaniu akurat, bo ona żyje rzeczywistością swojego męża. Ale to jest tylko wtedy, jeżeli ci małżonkowie naprawdę się kochają, jeżeli jest ta wielka zażyłość, wielka serdeczność, że uspokoiłem wobec tego, ale rzeczywiście trzeba było tym małżonkom poddać pewne uwagi właśnie odnoszące się do samej kultury współżycia, sposobu współżycia i wtedy to małżeństwo jest podniesione na zupełnie inny szczebel swojego współżycia, jeżeli im się pomoże to, żeby to było przeżycie wspólne, nie tylko przeżycie z uczestniczenia w przeżyciach mężczyzn, ale przeżycie wspólne. Mają prawo do tego i to jest dziedzina, której można człowieka nauczyć. Widzimy, to jest problem wątpliwości, jakie są u mężczyzny. Mianowicie, a wątpliwości u kobiety to są te, że jeżeli kobieta miała jakieś trudności wcześniej, jeżeli to będziemy wiedzieli, że ona nie bardzo akceptuje swojej kobiecości, ma pewne hamulce, ma pewne opory i jeżeli ten mąż nie potrafi pokonać jakoś tych oporów, to ona się pogłębia coraz bardziej w tym negatywizmie w stosunku do współżycia. No więc mam taki oto wypadek, że małżeństwo się pobiera, po 3 latach, 4 latach przychodzi ona, znałem dobrze, zwłaszcza jego, znałem dobrze tego chłopaka, ją znałem, no tylko tyle, że błogosławiłem to małżeństwo. On bardzo wrażliwy, bardzo delikatny taki, ale bardzo miły, bardzo rzetelny człowiek. I ona przychodzi, no i właściwie tak płacze i mówi, że właściwie nie ma współżycia wcale w tym małżeństwie, że dlaczego nie ma współżycia? No bo on mnie nie potrafi rozbudzić, ona tak to stawia sprawę. Ale on nie chciał, no to niech on do mnie przyjdzie, przecież znam go. A on ma powiedzieć, nie, bo on w ogóle, ja mu mówiłam, że ja chcę do ojca przyjść, ale on nie chciał, żebym ja szła, no ale poszłam tak, no to on nie będzie chciał przyjść. Rzeczywiście on nie przyszedł do mnie, ale przyszedł do mnie 3 lata później, kiedy ona wniosła, a ja jej powiedziałem, proszę panią, no niech pani zastanowi się nad tym, jeżeli nie ma między wami współżycia, to być może, że wasze małżeństwo jest dotknięte tą nieważnością. Macie prawo kanoniczne daje człowiekowi prawo w sprawach duchowych zwracać się do władzy duchowej, macie prawo przedstawić tę sprawę sądowi biskupiemu w tej sytuacji, jaka jest. Nie, ja bym tego nie chciała, on by też pewno tego nie chciał. Nie, to nie. To. I za 3 lata później on przychodzi do mnie z taką oto trudnością, że ona wniosła o rozwód cywilny i jednocześnie wniosła o orzeczenie nieważności małżeństwa. Po 7 latach życia małżeństwa. Ja mówię, no słuchaj, tyleś nie chciał do mnie przyjść. Ja to rozumiem, że to jest taka sprawa krępująca. Nie występowałem zupełnie w tej sprawie do ciebie, ale może byś mi powiedział, jak to było. A no tak, ona w ogóle się nie dawała dotknąć. Chciała, żeby ją pieścić, ale do stosunku to wcale nie miało dojść. I zarzucała mnie, że ja jej nie potrafię rozbudzić, bo ona chciała się tylko pieścić, a nie chciała mieć stosunku. Jak ja ją prosiłem, no to słuchaj, no zachowaj się tak, żebym ja mógł ten stosunek z tobą odbyć. To ona mówi, nie, to niemożliwe. Tak, no to niemożliwe. Tak, to stosunku nie było. Widzimy, że ona przerzucała na niego odpowiedzialność za to, że on nie potrafił jej rozbudzić, a to nieprawda, ona potrzebowała tylko zastępczych form stosunku, a nie stosunku. W stosunku do zbliżenia była zamknięta. I dlatego zaczynam naszą analizę zbliżenia aktualnego od trudności i oporów podejmowania zbliżenia. Bo to jest istotne, na to nikt nie zwraca uwagi. A to jest bardzo istotna rzeczywistość. Skoro tyle kobiet przeżywa negatywnie zbliżenie małżeńskie, to trzeba się nad tym zastanowić. Skoro są ci mężczyźni, którzy mają trudności i tak dalej, że żony się skarżą, że coraz częściej żony się skarżą, że mężczyźni przestają być zainteresowani tą dziedziną i żony są zaniepokojone i oskarżają mężczyzn o niewierność. To nieprawda, oni są wierni, tylko że oni tracą zainteresowanie. Czasem utrata zainteresowania jest spowodowana negatywizmem żony. Żona się skarży, że mąż nie ma zainteresowania, rozmawiam z mężem, a mąż mówi tak, no proszę cię, jeżeli przez cały czas ona mi mówi, że ja jestem brutalny i że ja jestem nie tak, no to wreszcie mi się to znudziło i przestaje się tym interesować. To teraz ona mówi, ja ją zdradzam. Czasem okazuje się, że jakoś wcześniej ona nie była jemu wierna, czyli ona go zdradzała, nie chcąc podjąć współżycia, a potem skarży się z tego powodu, że to wywołuje jakieś efekty bardzo negatywne na całym ich współżyciu. Więc zastanówmy się nad tymi trudnościami. Jakie są trudności? Tu mamy ich szereg wymienionych. Pierwsza trudność, rola minionych doświadczeń. To jest powód, dla którego przestrzegam młodych przed współżyciem, przed małżeństwem. Współżycie przed małżeństwem utrudnia potem współżycie w małżeństwie. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że przed małżeństwem młodzi się spotykają we wybranych przez siebie chwilach. I jeżeli wtedy dochodzi do współżycia, to współżycie staje się naczelną wartością ich kontaktu. Dobrze,
zawierają małżeństwo. I co? Nie ma najlepszych. Jest dzień po dniu tak samo i wtedy współżycie nie jest wcale najważniejszą chwilą ich życia małżeńskiego, tylko jest jedną z wielu chwil, gdzie wcale nie ma najważniej, najlepszych chwil, tylko jest konieczność znalezienia czasu. Ja nie mam czasu, ja jestem zmęczony, ja jestem zmęczona. Wiesz, nie dzisiaj, tylko kiedy indziej, no bo to jest życie. I nagle straszna frustracja, że w tym małżeństwie to współżycie, którego spodziewali się, że to będzie zawsze takie nadzwyczajne, nie jest nadzwyczajne, to jest bardzo zwyczajne. Jeżeli ona przeżywała coś przed małżeństwem, jeżeli przeżywała zadowolenie seksualne, to będzie porównywała to, co było później, to, co jest później w małżeństwie, z tym, co było przedtem. Przychodzi kobieta 2 lata po ślubie, 3 lata żyli przed ślubem i ona mówi, ach, wtedy to było tak cudownie, takeśmy się zgadzali, no to dlaczego się... A właśnie, nie rozumiem, tego nie rozumiem. Przestało mnie to interesować, muszę się rozumieć. Fascynacja ogromna przed ślubem, nie wytrzymuje ta fascynacja starcia z rzeczywistością, która jest taka, jakiej jest rzeczywistość życia. No jest praca, jest trudność, jest troska o dom, troska o dzieci, no jest tutaj w pewnym sensie to współżycie musi być znalezione na to czas, jakiś kompromis musi być tym wszystkim, prawda, no bo nie zawsze jednemu i drugiemu odpowiada, to Bojrzeński się śmiał, że w tym cały jest ambara, żeby dwoje chciało naraz. I to jest taka trudność w małżeństwie, bo nie mają, nie mogą sobie wybrać dowolnie chwili. Przed ślubem to oni sobie wybierali dowolnie, jakiemu było coś nie pasowało, to się nie spotykali, jakiejś nie pasowało, to się nie spotykali. Wybierali się i tam stał się ten stosunek seksualny czymś bardzo ważnym, bo doznanie było bardzo ważne, a natomiast w tym małżeństwie to jest zupełnie inaczej. To porównywanie z tym, co było, jest bardzo trudne dla mężczyzn. Mężczyzna nie wytrzymuje tego, że jest porównywany z kimkolwiek. Mam dramatyczne przykłady cierpień męża, który ożenił się z żoną, która miała, tak jak się wydaje, dosyć bogate życie seksualne przed ślubem. Minęło wiele lat po ślubie, mają 3 dzieci, są 15 lat po ślubie i on teraz nie może sobie z tym dać rady. Dopiero tłumaczę jemu i na tym polega taka moja terapia tutaj, że choćby ona miała nie wiem ile, jakie przygody, to ostatecznie oddała swoje życie jemu. To on jest jej mężem, a nie inni. To on jest ojcem jej dzieci. Więc to, że łączy ją z nim sakrament małżeństwa, jest wyjątkowością w stosunku do wszystkich jej innych przeżyć. Niemniej jednak, ja go rozumiem, ona nie powinna zawierać małżeństwa z człowiekiem, który był, jest tak wrażliwy i na te rzeczy, prawda? Dlaczego mi ona nic nie mówiła, dlaczego ona mi nie powiedziała, prawda? I wtedy no, ona w goryczy mówi o tym, że on jej powiedział, dlaczego ty za mnie wychodziła za mąż? To są te wypadki, kiedy albo mężczyzna krzywdzi kobietę, żeniąc się z nią, albo kobieta krzywdzi mężczyznę, wychodzenie za mąż. Czy uda się tym ludziom pomóc? No, prawa jest, tak usiłujemy pracować z nimi, rozmawiam z nimi doszczerze, zwracam im uwagę na tych przemiłych chłopaczków, których mają dzieci, jak cierpią te dzieci, które zdają sobie sprawę z tego, że są konflikty, że on jej wyrzuca ciągle. No, pewno nie powinien tak, no ale właśnie nie powinien tak, to jest łatwo powiedzieć. A ona właściwie nie bardzo rozumie sytuację, nie bardzo rozumie tego, tej sytuacji, że ostatecznie pewno boję się, że skończy się na tym, że ona odejdzie od niego, bo ona nie wytrzymuje tego, że on jej ciągle to wypomina. Z drugiej strony, no jak nie ma jej wypominać? Kiedy on na przykład znajduje, prawda, paczkę z listami, z fotografiami z tego okresu przedmałżeńskiego, które ona przechowuje. On to znajduje w porządku domu. Więc wiecie, to są rola minionych doświadczeń, jest dramat. Minione doświadczenia u mężczyzn. Człowiek, mężczyzna, który powiedzmy podjął jakieś współżycie przed małżeństwem, a był człowiekiem wierzącym, wiedział, że to jest jakoś nie robił to dlatego, że tak wszyscy robią, to on tak też musi zrobić. I było to współżycie nieudane zupełnie, prawda? No, nie miał wodu, nie mógł tego dokonać. I parę razy próbował w takiej sytuacji, gdzieś za granicą, gdzie był. I w tej chwili ożenił się. No i mają nawet dziecko, bo jakoś tam doszło do zapłodnienia. Ale on jest nieszczęśliwy i ona jest nieszczęśliwa, bo on w dalszym ciągu ma trudności we współżyciu, prawda? Mimo, że w takim potem lekarskim badaniu właściwie to jest normalne, to jest tylko psychiczna blokada lęku przed tym, że on znowu będzie sprawdzony i jak się będzie sprawdzał, to jemu to nie wie. Jednak Pan Bóg, który nam mówi, że ta dziedzina ma być w małżeństwie, naprawdę mądrze to powiedział, bo po prostu odpowiada to temu, kim człowiek jest, że człowiek potrzebuje więzi i w małżeństwie musi się tych rzeczy uczyć. Moi małżonkowie mają poczucie humoru i chcą się uczyć. No w porządku, to damy radę. Jeżeli ani on, ani ona nie chcą się niczego nauczyć,
bo oni wszystko wiedzą. Ona wie, bo już miała takie doświadczenia, czy on wie, bo też próbował, to nie będzie dobrze. Druga trudność, to jest trudna zakazy społeczne. O co chodzi? Chodzi o to, że we wszystkich kulturach życie seksualne jest reglamentowane społecznie, tak mi to wolno powiedzieć. Są pewne zasady, pewne przepisy stosowane w danej społeczności w stosunku do życia seksualnego. I u nas, w naszych warunkach, te przepisy były, a w tej chwili na skutek tej cywilizacji obrazków, cywilizacji filmów uległy zachwianiu świadomość przepisów. I człowiek jest w gruncie rzeczy nieszczęśliwy. Dlaczego? No bo widzimy, co się dzieje. Niby człowiek protestuje przeciwko przepisom i jest nieszczęśliwy. Żyje seksualnie przed małżeństwem, rozwodzi się, stosuje antykoncepcję, przeżywa ciążę. No jest taki bałagan generalny w tym wszystkim i człowiek jest nieszczęśliwy. Znajdźcie mi ludzi szczęśliwych seksualnie w małżeństwie. Zaszukajcie. Właśnie te zasady społeczne sprawiały, że człowiek się w jakiś sposób w tym znajdywał. Wiedział, o co ma chodzić. W tej chwili nikt nie wie, co ma chodzić. Chodzi o to, żeby człowiek coś przeżył, coś doznał, czegoś szukał. Szuka, nie znajduje, no to porzuca, prawda? Jednak no ogromnie częstym zjawiskiem jest to, że chłopak chodzi z dziewczyną, potem wreszcie on rzuca ją, czy ona rzuca jego, chodzi z następną, ona chodzi z następnym, prawda? Otóż takim zakazem społecznym, podstawowym we wszystkich społecznościach istniejącym, chociaż bardzo często naruszanym, jest zakaz kazirodztwa. To jest zakaz społeczny, funkcjonujący jako zakaz kulturowy, głoszący, że człowiek, członek tej samej rodziny nie może być przedmiotem działania seksualnego. To znaczy bardzo, a oczywiście ten, ci najbliżsi są pierwszym źródłem bodźców seksualnych. Dziecko się rodzi i najbliżsi jego matka, ojciec, rodzeństwo, siostra, brat są pierwszym źródłem bodźców i reaktywności seksualnej. Ale dziecko uczy się bardzo prędko hamować pojawiające się odruchy reakcji seksualnej. I to znaczy zakaz społeczny. I ten zakaz funkcjonuje, ponieważ najbliższym człowiekiem w przyszłości ma być mąż dla żony, żona dla męża, to mimo wszystko, ponieważ to jest ktoś najbliższy, ktoś rodzinny, to wyniesione z dzieciństwa hamowanie reaktywności seksualnej funkcjonuje nadal. I w pewnym sensie zawsze żona ma trudność w otwarciu się na męża, zawsze mąż ma pewną trudność w podejmowaniu zbliżenia. Dlatego te zbliżenia potem mają charakter taki pospieszny, taki nijaki, który ma taki charakter pokonywania pewnej trudności, właśnie zwłaszcza ta trudność jest bardzo żywo przeżywana przez kobiety. To wszystko ma swoje jakieś znaczenie. To samo dotyczy rozmaitych już nieprawidłowych działań, na przykład właśnie u homoseksualistów. Mamy ten lęk przed kobietą. On nie do pomyślenia, że musimy się zbliżyć do kobiety. Skąd ten lęk? Właśnie lęk dlatego, że on przekraczałby, albo wyobraź sobie, że przekracza zakaz kazirodztwa, bo matka jest takim wzorcem jak gdyby kobiecości, że on w każdej kobiecie jak gdyby widzi matkę, czy czuje matkę. Tę kobiecość czuje jak gdyby jako macierzyństwo i wobec tego ma opór. A z drugiej strony ta tęsknota za matką jako obiektem seksualnym przejawia się w pornografii homoseksualnej, gdzie jest na przykład zachwyt pośladkami. Dobra, co to znaczy pośladki? Nie chodzi o kogoś, tylko chodzi o pośladki. A co te pośladki przypominają? No piersi matki, prawda? Potrzeba pocałowania pośladka. Dobrze, prawda? Gdzie nie ma człowieka, że pocałunek, który jest wyrazem ciepła, serdeczności, życzliwości do kogoś, staje się tylko frustrowaną chęcią bycia blisko przy kimś, prawda? Czy właśnie to współżycie, bo jest fascynacja przewodem pokarmowym, odbytem, ustami, fascynacja ssaniem. To jest tylko nawrót do wczesnodziecięcych form kontaktu z człowiekiem. To znaczy, że oczywiście ci nieszczęśliwi ludzie nie zdają z tego sprawy, że w gruncie rzeczy to jest ciągle, że te stosunki homoseksualne są tylko jakąś atrapą, że w gruncie rzeczy oni realizują stosunki z matką, ale są opory w stosunku do matki i opory w stosunku do kobiety, która bez tego się tworzy taką atrapę jakąś matki. A faktem jest, że to nie jest żaden kontakt z człowiekiem, bo ilość tych przygód u homoseksualistów jest nieporównanie większa niż ilość przygód u człowieka, który jest heteroseksualny. To jest nieprawdopodobne, to już byle co, byle jak, byle z kim, byle tylko coś przeżyć i to widać.
jak to jest taki straszny niepokój w tych ludziach, to jest straszne poszukiwanie czegoś, nie wiem nawet czego. Idealna przyjaźń, idealna prawda, to jest wszystko tylko realizacja tęsknoty za matką, która bardzo często była sucha, osła u tych ludzi, nie dawała tego, czego temu dziecku było potrzebne. Więc mamy te zakazy społeczne, które funkcjonują i utrudniają współżycie małżeństw. Dalej, obrona własnego terytorium i ja oraz trudności kobiety, lęk przed udostępnieniem ciała. Mężczyzna może się bać życia seksualnego, bo boi się na skutek tego doznania, że kobieta go opanuje całkowicie na skutek doznania, którego zniewoli. Że to życie seksualne jest jakimś wkroczeniem w jego terytorium, że on straci swoje terytorium, że on straci jak gdyby swoją tożsamość przez kontakt z żoną. Z drugiej strony żona ma lęk przed uosobnieniem własnego ciała. Dlaczego to jest zrozumiałe? Bo stosunek seksualny dokonuje się w kobiecie, a nie w mężczyźnie. Mężczyźni tego zupełnie nie rozumieją, że nasze ja ma swoją przestrzeń. Ta przestrzeń jest zwykle zamykana w granicach naszego powierzchni naszego ciała. To jest to moje ja przestrzenne. To ta przestrzeń może być poszerzona, na przykład o własne mieszkanie, o własny pokój. W Stanach Zjednoczonych wolno zastrzelić kogoś, kto się wedrze do mieszkania, bo to jest atak traktowany jako napaść na osobę. Chcielibyśmy czasem, żeby człowiek umiał cofnąć te swoje poczucie przestrzenne. Jakże to jest trudne. Ja mam sam dwa wypadki takie, że trzeba było człowieka do szpitala odesłać, bo była martwica w nodze z powodu zaburzeń w krążeniu. Ja mówię temu człowiekowi, trzeba będzie tę nogę odjąć, bo widzicie, że ona już tam taka czarna jest, ona umarła. Na co on pada? Z dwiema się urodziłem, z dwiema będę umierał. Wolno jemu i umarł. Drugi, który jedną nogę już stracił, potem w drugiej nodze zaczęły się te zmiany. No mówię, wie pan co, trzeba będzie może do tego szpitala, widzi pan tam, przeżył pan tamto, no to jedną mi ocieli, to już niech drugą zostawi. Ale wie pan, to jest groźne dla życia. No to trudno, ja nie chcę tej nogi się dać, nie dał sobie obciąć i umarł. Tak trudno jest temu człowiekowi, nawet z kosztem życia. Jemu trudno jest cofnąć, jak gdyby tę swoją przestrzeń. Są ludzie, którzy dają sobie, powiedzmy, odjąć tę kończynę. Ale ciekawa rzecz, mają bóle fantomowe tak zwane. Ta kończyna ciągle ich boli, ciągle spędzi na zmianę pogody. Wiecie, tak mnie spędzi ta noga, tak mi się chętnie podrapał. No bo to w mózgu jest ta noga zapisana. Odetną tę nogę w rzeczywistości, ale w mózgu. Jeżeli on nie zgodził się na to właściwie, zgodził się na odcięcie nogi, ale w gruncie rzeczy nie zgodził się na cofnięcie, jak gdyby tego, że ta noga jest jego własnością. No to go to boli, go to swędzi. Otóż to jest problem kobiety, bardzo poważny. Pewna kobieta mówi mi, kobieta przy stosunku musi odstąpić część swojego terytorium. Ma rację. Jak pomagam mężczyznom zrozumieć ten trudny bardzo problem emocjonalny kobiety? No daję mu taki przykład. Panie, załóżmy, że panu dam lekarstwo. Albo przez silne uderzenie, albo przez zastrzyk. Co pan woli? Ogromna większość mężczyzn woli przez silne uderzenie. Mężczyźni boją się zastrzyk. Dlaczego boją się? Mam takich, którzy mdleli przy zastrzyku. Dlaczego? Dlatego, że zastrzyk to jest to, że igła przechodzi granice przestrzenne mojej tożsamości. To jest wtargnięcie do mojego wnętrza. To jest lęk przed operacjami, które mamy, prawda? Otóż członek przekracza granice tej jaźni kobiety. Ona musi ten członek do swojego wnętrza przyjąć. Mężczyźni tego zupełnie nie robią, bo to jest normalne, że ten członek jest tego, że był w pochwie, to jest normalne. To jest normalne, ale dla przeżyć to jest niezwykła rzeczywistość, bo jesteśmy ludźmi, którzy coś przeżywają. I stąd dla kobiety zawsze zbliżenie małżeństwa, dla małych, które się kochają, zawsze zbliżenie jest rzeczą trudną. To nie jest to, że kobieta nie kocha tego męża. Ona kocha go, no ale ja kocham tego mojego starego, ale po co to wszystko? Bo to nie jest to, że ona nie kocha. Ona kocha, ale no ma trudność, tak? Właśnie taką trudność, że ktoś to bardzo kocha, ale to jest wejście i dlatego potrzebny jest okres przygotowania do zbliżenia, bo to przygotowanie do zbliżenia ma przekonać, jak gdyby w emocjach żony, że mąż jest kimś, kto kocha i że wobec tego warto go zaprosić. No tak jak zaproszenie na imieniny. Prawda? Ale na to trzeba stworzyć atmosferę
takiego ciepła i takiej serdeczności, kiedy będzie tak, jak gość, który jest miły, przychodzi gość, no i mówimy, no tak, oczywiście, chodź, może wejdziesz, no może dostaniesz herbaty czy jakiego, prawda? Na to mi kobiety mówią, co ojciec zwariował, ją zapraszasz jeszcze tego człowieka? Bo są takie opory wewnętrzne, takie opory emocjonalne, że jak ja mówię zapraszaj, to ja jestem przeciwko kobiecie. Ależ nie jestem przeciwko kobiecie, tylko mówię, jakie warunki muszą być stworzone na to, żeby ona mogła przeżyć tę bliskość nie jako wtargnięcie do jej właśnie domeny, do jej, tylko jako przyjęcie kogoś, kto jest bliski. I na to mówi się, że kobieta jest bierna, bo ona czeka, aż on ją pobudzi. Zaraz, zaraz. Kto jest bardziej czynny? Gospodarz, który przyjmuje gościa, czy gość, który przyjmuje, który idzie w gości? To jest przykład. Nie ma wątpliwości, że bardziej aktywnym, czynnym jest to, kto przyjmuje gości. I w tym sensie to stworzenie warunków, okoliczności tego układu gość i gospodarz, przeniesienie tego układu na, jako obraz współżycia seksualnego, zmienia nam w ogóle strukturę tej wspólnoty miłości i życia. Ale jeżeli to ma być dzieło takie, że ten, kto idzie w gościnę na imieniny, przyniesie kwiatek, a ten, który przygotowuje te imieniny, robi tam jakiś placek czy coś innego, pa jakieś ciasto i kawę przygotowuje i ładnie nakryje stół. Rozumiecie Państwo, to jest kwestia pewnej ludzkiej kultury współżycia, że trzeba się zrozumieć, że mąż powinien powiedzieć żonie z poczuciem humoru, no wiesz, kiedy mnie zaprosisz, prawda? To jest, ja poprawiam sobie takie ludzkie powiedzenie, no tak, prawda? A żona powinna powiedzieć, no również, no może byś kiedyś przyszedł, zwiedził nas, no tak jak mówią ludzie, no to jest odejść nas, no. Ale ten brak kultury ludzkiego kontaktu jest wielką boleścią życia seksualnego. Mówią mi ojcowie jezuici, ale ojcze, oni nie potrafią ze sobą rozmawiać, oni nie potrafią ze sobą być. Z jednej strony mieszkają ze sobą, a z drugiej strony mieszkają ze sobą i są pełni lęków i niepokojów. Więc te trudności, które trzeba zrozumieć, że zbliżenie seksualne nie jest łatwe ani dla mężczyzny, ani dla kobiet. Z innych rad. Te lęki rozkładają się w inny sposób, jak gdyby, prawda? Starałem się te lęki przedstawić tutaj. Dalej, trudności związane z marzeniami i z oczekiwaniami. Czyli to jest kwestia przekroczenia, jak to taki psycholog mówi, przekroczenia narcyzmu. Narcyzm to jest taka forma zachwytu nad sobą w swoich marzeniach. Narcyz to był taki młodzieniec mitologii greckiej, który zakochał się w sobie, w swoim odbiciu we wodzie, w lustrze. Zakochał się w tym lustrze. No i stale był nad tą wodą zakochany w tym swoim odbiciu, no i bogowie zlitowali się nad nim i przedzamienili go w kwiat nad wodą, żeby ten kwiat narcyz był nad wodą, prawda? To tak w psychoanalizie wprowadzony jest to termin narcyzu. Narcyza jako kogoś, to jest zakochany w sobie. Otóż to zakochanie w sobie przejawia się właśnie w oczekiwaniach, w marzeniach. Takie narcystyczne przekonania o sobie są właśnie w pornografii. Dlaczego pornografia oddziałuje? Dlatego, że w pornografii ten człowiek, który sam jest, czuje się niezdolny do jakichś tak działań, wyobraża sobie w sytuacji, jaką przedstawiają jemu te obrazy pornografii. I to jest tylko wirtualna rzeczywistość, to jest odbicie w lustrze, prawda? Że on wyobraża siebie w tej sytuacji, ale do takiej sytuacji on jest w ogóle niezdolny. Gdyby znalazł się w takiej sytuacji w rzeczywistości, to on do niej nie jest. Opowiadałem Państwu o tym człowieku, który właśnie mówił, że wychowany na pornografii zdradza swoją żonę, bo żona go przestała pobudzać. No bo tylko wirtualna rzeczywistość jego wyobrażeń stanowi na niego pobudzenie, a realnie ten rzeczywisty człowiek, którego on skądinąd kocha, przestał być bodźcem seksualnym. I te trudności, te marzenia, te oczekiwania drugiego człowieka we współżyciu małżeńskim trzeba przekroczyć. Trzeba się z nimi liczyć i trzeba przekroczyć. Trzeba jakoś pomóc drugiej stronie wyrosnąć z tego infantylnego świata wyobrażeń i marzeń. Bo rzeczywistość jest nierównie ważniejsza i nierównie bogatsza od jakichkolwiek marzeń. Marzenia to zawsze jest wirtualna, podczas kiedy myśmy powinni uczyć się żyć w tej rzeczywistości, w jakiej my żyjemy. Ale to się trzeba uczyć tego. Takiego życia w rzeczywistości uczymy się pracując zawodowo. Inaczej zawód wygląda w marzeniach, inaczej w rzeczywistości. Inaczej wygląda praca nauczyciela w naszych oczekiwaniach, w tych marzeniach, inaczej w rzeczywistości. Inaczej
to samo dotyczy zresztą zawsze wszystkich sytuacji dla młodych kapłanów. Wielką trudnością dla młodych kapłanów, że ich wyobrażenia o kapłaństwie nie są adekwatne do rzeczywistości życia kapłańskiego. Dlatego gdzieś około 5 roku kapłaństwa występują u młodych kapłanów poważne trudności, podobnie jak i w małżeństwie. Najpierw te wyobrażenia marzenia, potem pojawiają się pierwsze dziecko, drugie dziecko, nagle przerażenie, że będzie trzecie dziecko i wszystko się zmienia, pęka wszystko, prawda? Bo już wtedy tylko przerażenie, że będzie trzecie dziecko, a ta kobieta, bardzo często nie akceptująca swojej kobiecości, nie nauczyła się wskazania, bo to była głupota, to była nieprawda, nie nauczyła się tego, że można odczytać swoją płodność, ją to nie interesowało, wobec tego jest przerażona i jedyna możliwość, jaka jest, to tylko daj mi święty spokój, mamy dwoje dzieci, no to czego ty ode mnie chcesz, ty tylko o tym myślisz. To właśnie ta kobieta, która mówi, że człowiek ma takie dwie połowy, ona jest ta wyższa połowa, a ten mąż to jest ta niższa połowa, ciągle o tym. Nieprawda, bo jak zaczęli życie małżeńskie, to myśleli o tym normalnie. A potem dopiero stało się to, że to właśnie marzenia się skończyły, zaczęło się normalne życie. I teraz ja sobie wybrałem 30 lat takiego życia ze stałym lękiem o dziecko. No i co, i syna, to jest przerażające. No to wtedy człowiek przerażony robi cokolwiek, prawda, podwiąże sobie nasienie wody, podwiąże sobie jaj wody, będzie stosował figury antykoncepcyjne, cokolwiek, co jemu dyktuje przerażenie, a nie rzeczywistość. Mimo, że ta rzeczywistość jest konkretna i jasna, można to wszystko pięknie w tym się znaleźć. Ale trzeba mieć chęć znalezienia się, trzeba mieć chęć uczenia się, trzeba mieć poczucie humoru, uśmiech. Zaburzenia identyfikacji, akceptacji, ogromna trudność. Jeżeli połowa kobiet nie akceptuje swojej płci, a to wynika z moich badań, o których Państwu mówię, i te kobiety myślą o małżeństwie, nie zdając sobie sprawy zupełnie z tego, że wprowadzają w to małżeństwo rysę, bo przecież one się podobają temu mężczyźnie, czyli mężowi, właśnie jako kobiety. A ona nie akceptuje tego, co się mężowi w niej podoba. No to właśnie, no to jak mam zaakceptować tę płeć? No, ja próbuję pomóc tego rodzaju kobietom przez akceptację macierzyństwa, przez uświadomienie sobie, że ona musi być matką, że każda kobieta, jak mi powiedziała pewna lekarka, psychiatra, że każda kobieta musi jakoś realizować macierzyństwo. Musi mieć nie fizyczne macierzyństwo, tylko musi mieć postawę macierzyństwa. To, czego byśmy tutaj te oczekiwania od matek, prawda? To te oczekiwania od matek nasze, one mówią kobiecie, patrz kim jesteś, patrz czego ludzie od ciebie oczekują. Matka Teresa z Kalkuty. Dla mnie to jest taki praktyczny przykład, jak można urzeczywistnić kobiecość w taki sposób, że to budzi powszechny szacunek. Czy święta Teresa, święta Urszula Leduchowska, czy wiele innych tych świętych, teraz tych polskich błogosławionych, czy matka Siedliska, które, prawda, starają się poświęcić wychowaniu dzieci. To jest zaburzenia akceptacji, a zaburzenia identyfikacji. Jak przeszkadzają mężczyźnie, jeżeli mężczyzna, który przed ślubem żyje seksualnie, my wiemy, że dziewczyna rozpoczyna życie seksualne przede wszystkim dlatego, żeby zatrzymać przy sobie chłopaka. A chłopak rozpoczyna życie seksualne, żeby się sprawdzić. Już się sprawdził z Hanią, ale jeszcze nie wie, czy się sprawdzi z Felą. Już się sprawdził z Felą, ale jeszcze nie wie, czy sprawdzi z Kazią. I tak, prawda, im więcej przygód ma mężczyzna, tym bardziej jesteśmy przekonani, że on traktuje się siebie jako praktycznie niezdolnego do, jako w pewnym sensie się lęka przed swoją impotencją i ma takie przygody, żeby przekonać się, że jednak on może się sprawdzić, ale im bardziej się sprawdza, tym bardziej się nie sprawdza, tym bardziej ma doświadczenie i ten lęk wcale nie ustępuje. Więc to są, a teraz proszę wyobrazić sobie, małżeństwo ludzi, które ona nie akceptuje swojej płci, a on potrzebuje się sprawdzać. No jak ma wyglądać życie seksualne tych ludzi? Jak ono ma być harmonijne? Traumatyzujące działanie modelu własnej płci i wyobrażeń o zbliżeniu płciowym. Następna. No jak wyobraża sobie, czy kobieta, czy mężczyzna model męskości, czy model kobiecości? I to funkcjonuje. Ta frustracja kobiety, która uważa, że przychodzi kobieta, prawda, i ze łzami w oczach mówi, że zmarnowała sobie życie, że 8 razy mogła wyjść za mąż, bo tylu była kat, bo rzeczywiście bardzo taka miła, zdolna kobieta i wartościowy człowiek, prawda, i z płaczem mówi, że nie wychodzi, że zawsze każdym razem odmawiała tym kandydatom. A dlaczego pani? Bo mam małe piersi i krzywe nogi. Ja mówię, proszę panią, no czy naprawdę pani sądzi, że to jest takie istotne? Tak, mężczyźni tylko na to zwracają uwagę. Tak jest jej myśl o mężczyznach. I nie zawarła małżeństwa w związku z tym. No i potem płaczył się jako starsza kobieta, że całe życie jej się zmarnowało, bo ma przekonanie o tym, że ma małe piersi. Zobaczcie sobie, jak ta kobieta patrzy na mężczyzn. Jak ona, jakby wyglądało, nawet gdyby wyszła za mąż, może lepiej, że nie wyszła, bo jakby wyglądało, gdyby wyszła za mąż, jakby wyglądało jej relacje z mężem, prawda?
Dalej, no wyobrażenia o życiu seksualnym. To są te, prawda, no te wszystkie wyobrażenia, które są kształtowane na podstawie filmu. Film pokazuje zawsze stosunek seksualny jako pewnego rodzaju przemoc. I ten film z jednej strony w jakiś sposób rodzi pobudzenie i u mężczyzny, i u kobiet, ale innego typu wyobrażenia, że które przeszkadzają, bo jak widzimy, ludzie patrząc na film, jednak odbierają ten obraz filmowy jako pewien narzucony im sposób widzenia rzeczywistości. Ponieważ na ogół te obrazy filmowe są takie, jeżeli chodzi o stosunki seksualne, że ten mężczyzna jest na kobiecie. I to zawsze jest jakaś forma, która może być odbierana jako przemoc. Wobec tego ja widzę to nieustannie, że to, że według tradycji ludów, które mają w głębokiej tradycji swojej historii kulturowej uprawę roli, tam rzeczywiście badacze kultur twierdzą, że tam życie seksualne ma być jakąś formą zapewnienia ziemi płodności. Z tego kobieta przedstawiała ziemię, taki psychodrama, a mężczyzna reprezentował to wszystko, co na tę ziemię jest z góry. Słońce, deszcz, ziarno. No właśnie, nawet samo pojęcie nasienia. Po hebrajsku zera, nasienie, to jest ziarno. Po grecku sperma, to jest ziarno. Po łacinie semen, to jest nasienie. We wszystkich językach europejskich, das Samen po niemiecku, czy właśnie sperma z greckiego, po polsku nasienie, jest jakieś przekonanie, że ten mężczyzna wsiewa ziarno w kobietę, jako ziemia, matka ziemia. I w ogóle to była tajemnica, jak z tego płynu ustrojowego, jakim jest nasienie, powstaje człowiek. Nie wiedziałem, jak to jest. To jest cieczywa, to jak z tej cieczy się robi człowiek? Dla nas to jest dlatego niepojęta ta trudność, bo my wiemy, że są komórki rozrodcze. Ale słuchajcie, komórka rozrodcza męska została odkryta w 1677 roku. Komórka rozrodcza żeńska dopiero 150 lat później. Karol von Baer w 1827 roku opublikuje, prawda, swoje badania nad komórką jajową ssaką. I dopiero od 1827 roku jest jasne, że poczęcie następuje z chwilą połączenia się plemnika z komórką jajową. A do tego czasu nie wiedziano w ogóle, jak to się dzieje. Taką pracę czytałem XVI wieku właściwie takiego dominikańskiego uczonego Campanelli, Tommaso Campanella, który chcąc badać, jak to jest, robił doświadczenia na świniach, że prawda, po skoku na ciorę, no, zabijał im, patrzał jednego dnia, co tam w środku jest, to był przekonany, że w niej coś jest, potem drugiego, trzeciego, tydzień, potem nic nie było. I opisując to swoje doświadczenie, mówi, no stwierdziłem, że nic nie ma, ja nie wiem, jak to jest, że tam się potem poczynę, bo to ósmego dnia, no to jeszcze, on już myślał, że tam się będzie coś tworzyło. I stąd potem, ponieważ wiedziano oczywiście, że ten stosunek jest potrzebny do tego, żeby był człowiek, a nie wiadomo było, jak to będzie, no to przyjęto, no, że w takim razie, to jest ten 40 dzień, pewno tam coś, ta dusza się, to coś tam stanie, no to coś z tej cieczy ustrojowej musi stać się człowiekiem. I musi mieć duszę, no to kiedy? No to teoretycznie pewno to 40 dzień, tylko jedno kiedy. I dopiero kiedy Leeuwenhoek odkrył w zbudowanym przez siebie mikroskopie plemniki, no to znowu, no teraz wreszcie już mamy, że to jest naprawdę nasienie. Wtedy wyobrażano sobie, że te plemniczki to są takie małe człowieczki, które się potem rozwiną, ale problem jest taki, że tych plemniczków było dużo, a człowiek jest jednym. Jak to zrobić, prawda? Dlaczego tak jest? Ale była ta cała dyskusja, prawda, preformizmu w XVIII wieku, że jednak byli ci biologowie, którzy uważali, że jednak to z plemnika powstaje, że ten plemnik się potem rozwija. Dlaczego jeden, a nie tylu, to nie wiedzą. No i dopiero wykrycie, po 150 latach wykrycie komórki jajowej daje nam świadomość, że jest zapłodnienie. Ale jak dziś zastanawiałem się nad to, jest człowiek czy nie człowiek, to cofają dyskusję o 300 lat wstecz, prawda? Bo to już dziś wiadomo, że zaczyna się nowe życie z chwilą kopulacji gamet. Więc to takie są kulturowe rzeczy, które tutaj mówię, ale warto o tym też i wiedzieć, prawda? Że tutaj to traumatyzujące działanie modelu własnej płci i wyobrażenia seksualnego. Niejednokrotnie właśnie w tych książkach, które Państwo macie, czy Nas dwoje i, czy o małżeństwie, gdzie przedrukowany jest ten fragment o współżyciu małżeńskim, są podane pewne inne sposoby współżycia, które mogą lepiej wyrazić to, co małżonków łączy i nie rodzić właśnie jakichś niewłaściwych skojarzeń. W postaci takich, że ten stosunek seksualny jest jakimś, jak gdyby, formą no, przemocy, czego nie chce ani mężczyzna, ani kobieta. Bardzo często jest tak, że mężczyzna się
skarży, że dopóki przygotowują się do więzienia, to prawda i ma wzwód i wszystko dobrze, a potem jak chce podjąć więzienie, to nagle to wszystko się kończy i on jest nieszczęśliwy, nie rozumie dlaczego. A to właśnie działanie tego modelu, którego on nie chce, on nie akceptuje, on chce naprawdę kochać swoją żonę. No to jak ma zrobić, żeby to pokazać? I możliwe są również w tych trudnościach problemy anatomii i zaburzenia czynnościowe. Są możliwe zaburzenia anatomiczne i u kobiety. Może być, powiedzmy, przede i czynnościowe. Na przykład pochwica u kobiety, że ona odczuwa zbliżenie jako pewien ból i zamknięta jest mięsień okalający pochwę, zamyka się, zaciska się i faktycznie wejście do tej pochwy jest przy stosunku nie wiem. Jak pójdzie do lekarza ginekologa, to lekarz ginekolog powiada, ja nie mam, nie widzę żadnych zmian, no bo anatomicznie nie ma żadnych zmian, ale czynnościowo to jest tak, że się zamyka pochwa właśnie w obawie, jak gdyby w lęku przed stosunkiem. Czy stosunek jest bolesny, właśnie nazywamy to pochwicą. No jest sposób pomocy wtedy, kiedy my, najprostszy sposób pomocy, to jest po prostu przyzwyczajenie kobiety do tego, że pochwa jest od tego, żeby coś tam było. Ja mówię tym paniom, no pani musi sobie wyobrazić, że jak będzie pani rodziła dziecko, to główka tego dziecka jest taka, gdzie trzeba, ona musi tamtędy przejść. Niech jej pani nie utrudnia temu dziecku urodzenia się, bo to dziecko musi się urodzić, prawda? A ten członek męża to nie jest taki wielki, jak główka jest. Ale rzeczywiście takie przyzwyczajenie kobiety do tego, że coś w tej pochwie jest, można to przyrzeczliwym ginekologu, albo tak samo i mąż, może to się takie pewne rady daje, jak to można takie trudności po prostu przyzwyczaić do tego, że to jest i te rzeczy możemy stosunkowo łatwo przy dobrej woli, ale mam takie wypadki, że ona absolutnie się nie zgadza na to. Płacze i mówi, nie, bo ona nie może. No to ja mówię, dobrze, no to zróbmy jakieś, prawda, proszę panią, kieruję panią do lekarza, umówiony jestem tam z nim, co ma zrobić, że tam zrobił to rozszerzenie tylko tej pochwy. No, to będziemy inaczej próbować. I nie, prawda? A mąż pada, oj, trzeba już dosyć tego wszystkiego, to już niech tak będzie. No i co? 8 lat po małżeństwie i nie mają sporządzenia. Nie będą mieli już, prawda? Bo ona odmawia tego. No i tak małżeństwo zostanie, prawda? Jako takie małżeństwo. No jakoś im ze sobą jest w miarę dobrze. No są sfrustrowani, ona i on. Ale jakoś wytrzymują to, no i będą razem. I takich małżeństw, które takie są, to ja znam, to nie są pojedyncze wypadki. Takich małżeństw ja znam. A ciągle mi teraz poradnica rodzinnego, która pytają o to, co w tych wypadkach zrobić. To zjawisko nie jest jakieś wyjątkowe, powiedzmy. U mężczyzny może być trudność czy bolesność w stosunku wtedy, kiedy jest właśnie stulejka, czyli ciasny napletek, czy jest jakaś wędzidełko, napletka jest. Czasem u kobiety, to mówiłem, że są te trudności, tak samo takie anatomiczne. No to tam jakaś porada użyciwego lekarza potrafi, bo może bardzo w tych wypadkach pomóc usunąć te trudności. No i teraz zdajemy sobie sprawę z tych trudności i zdajemy sobie sprawę, dlaczego stosunek małżeński jako zadanie małżeństwa nie jest wcale zadaniem łatwym. Powiedzenie, że to jest naturalne i to jest spontaniczne i to nie potrzeba żadnego przygotowania, proszę, ostrożnie. Zawsze są pewne opory, którym trzeba się liczyć, zawsze potrzeba jest pewnych wszystkiego, co się liczy z tymi trudnościami. Oczywiście bardzo w tym pomaga poczucie humoru. To, że się mąż uśmiechnie do żony, to, że się żona uśmiechnie do męża, to, że porozmawiają o tym, co jest im przykre, co jest niemiłe i że w jakiś sposób kształtują, uczą się tego zadania, tak jak każde zadanie, które ma być spełnione, trzeba się tego nauczyć. Nie wyjdzie samo ze siebie. I teraz mamy takie elementy we współżyciu małżeńskim. Warunki normalnego współżycia małżeńskiego. No, warunkiem podstawowym jest to, że będzie doznanie seksualne u męża. Przynajmniej u męża. A przynajmniej, bo to jest absolutnie konieczne. Jeżeli nie będzie doznania seksualnego przynajmniej u męża, to nie będzie zbliżenia. Drugi warunek zbliżenia to jest bliskość męża i żony. No bo znowu, no to jest zupełnie konieczne, zrozumiałe. I teraz jest trzeci element, który jest niezmiernie ważny dla kobiety, żeby u niej mogło wystąpić to wspólne przeżycie bliżej. To jest więź. Właśnie to, o czym mówiłem, ta świadomość przynależenia do siebie. Ty mój Kajus, ja twoja Kaja, czy mój miły jest mój, ja jestem jego. To jest świadomość więzi. Według tego, co ja twierdzam, jeżeli są trudności u kobiety w
przeżyciu zbliżenia, to dlatego, że są trudności w doświadczeniu, że jest naprawdę wiek. To są trudności w tym doświadczeniu, że on mnie naprawdę kocha, że ja się naprawdę liczę. Tyle tych kobiet skarży się na to, że mąż nie dostrzega jej, że jej nie docenia, że ją gnębi, że ten mąż się czuje, że się nie sprawdza jako mężczyzna, bo żona jest ciągle niezadowolona, żona ciągle jemu coś zarzuca i on się wtedy nie sprawdza jako mężczyzna. Otóż ta więź to było doznanie, to była bliskość i to jest więź. Teraz proszę zobaczyć, kiedy współżycie małżeńskie może być naprawdę tym, czym powinno być. Wyrazem wspólnoty życia im. Wtedy, kiedy są spełnione te trzy warunki. To, co jest tutaj, to jest dopiero normalne. No dobrze, a czy może być samo doznanie seksualne? Może być samo doznanie seksualne bez małżeństwa, to jest masturbacja. Proszę bardzo, doznanie seksualne. Czy może być sama bliskość? Oczywiście jest bliskość sama, jak jesteśmy w tramwaju, w autobusie, jesteśmy blisko jednej drugiej. Proszę bardzo, jest bliskość, nie ma nic innego. Czy może być sama więź? No oczywiście, że może być sama więź, bo jesteśmy w więzi przyjaźni, rozmaitych innych formach więzi między ludźmi. Czy może być bliskość i doznanie seksualne? Na pewno, że może być agencja towarzyska. Nie? Przygodne stosunki. Jest bliskość i doznanie, nie ma więzi. Czy może być więź i bliskość bez doznania? No naturalnie. To jest pieszczota rodziców. To, że dzieci lubią spać z rodzicami. No to też właśnie bliskość i poczucie więzi i nie ma doznania. No czy może być doznanie i więź? No teoretycznie rzecz biorąc, to no, może być, jeżeli ktoś jakoś by kochał kogoś, ale to nie jest taka więź prawdziwa, tylko taka wirtualna więź, prawda, z jakąś masturbacją czy z czymś tak, wyobrażenia, taka wirtualna raczej rzecz. Ale widzimy, jak ta sprawa wygląda. I dlatego to, co mówiliśmy we funkcjach płciowości, kształtowanie więzi jest taką istotną rzeczą dla małżeństwa. Pan profesor Fijałkowski, który tutaj miał swoje wykłady, mówił o wielopłaszczyznowość spotkań małżeńskich. Że bardzo często te spotkania małżeńskie się ograniczają do stosunku seksualnego. On mówi nie. Jest wiele rozmaitych form. Jest forma pójścia razem na spacer, jest forma zaopiekowania się wspólnego dziećmi, jest forma pójścia do kina czy do teatru. Rozmaite czy odwiedzin jakichś, prawda, czy pójścia na spacer, jak nieraz ja widzę te małżeństwa, które idą sobie w niedzielę na spacer. Jest wiele płaszczyzn tworzenia więzi. Jeżeli są te inne, jest bogactwo płaszczyzn tworzenia więzi, to wtedy jest sprawą zupełnie zrozumiałą, że ta delikatna sprawa wchodzi w ten obraz bliskiej więzi pomiędzy rodzicami. Ja zalecam małżonkom, zwłaszcza takim, którzy mają trudności w tej więzi, żeby poszli na przykład razem na kolację. To możemy zjeść w domu. To nie jest to samo, bo w domu to te cztery ściany widzą rozmaite rzeczy, widziały rozmaite rzeczy, to są dzieci. Pójdźcie na kolację, pójdziecie na kolację, jest jakaś restauracyjka, jest ładny obrusik, ładny stolik, troszkę lampka wina. Tam. No ale co kosztuje? No rzeczywiście, trzeba wydać te 60, 70, 80 zł. No ale coś za coś. Bo będziecie mieli takie spotkanie, gdzie możecie ze sobą pogadać. Pogadać. Nie, nie, no, myśmy tak, nie. Ja pana, no jak nie idziecie, tak to może mnie zaproście na taką kolację. A, to co innego. To kiedy idziemy na kolację? Tak mi się zdarzyło. W pewnym wypadku bardzo trudno. Tak, mi zależało, żeby oni porozmawiali. Wykluczono. Zaprosi mnie na kolację. Zaprosili mnie. Poszliśmy na kolację. Ja byłem tylko za przyzwoitkę. Mnie chodziło o to, żeby oni zobaczyli, że można pójść na kolację i że korona z głowy nikomu nie spadła. No i poszliśmy, wymyślili jakąś taką restauracyjkę malutką i był obrusik niebieski, świerczuszka i kwiat, jakaś lampka wina i bardzo dobrze. I ja widzę, że oni są tam. Do dzisiaj dnia oni mi są bardzo wdzięczni za to, bo ta kolacja wspólna miała załagodzić bardzo trudne i bolesne problemy w ich życiu. Ona miała być pewną formą przebaczenia, ale no dobrze, no to jestem taki katalizator. Tak jak bardzo często w psychoterapii. Ja jestem katalizatorem procesów, które są. Taki człowiek ma wszystko w sobie ma. Ci małżonkowie wszystko, co im potrzeba do szczęścia mają. Tylko to wszystko jest niepozbierane. No trzeba jakoś zrobić to tak jak kataliza. Musi być czynnik, który nie wchodzi sam w reakcję, ale umożliwia reakcję. To jest definicja katalizatora. Dlatego Państwo, którzy żyjecie w małżeństwie, proszę Was, ze względu na Wasze dzieci, od czasu do czasu idźcie na to. Zostawcie dzieci w domu. Jak są malutkie, no to pewno to wtedy trzeba by tam poprosić jakoś tam mamusię czy ciotkę, żeby przyjechać. Ale jak już są takie, że mają te 10-12 lat, to mówicie dzieciom, słuchajcie, dzieci i rodzice idą na kolację, a wy zostajecie tutaj sobie w domu, pójdą spać, umyją się, pójdą spać, a Państwo pójdziecie na kolację i naprawdę pogłębi to stworzy to, co mówił pan profesor Fijałkowski. Będziecie stwarzali tą wielopłaszczyznowość relacji. I potem dopiero zobaczycie, że stali
stary hipopotam trochę racniał. Bo przecież życzę tej kolacji, nie życzę wam tego, żebyście mnie zapraszali na kolację, ale życzę tego, żebyście właśnie doświadczyli tego, że jeżeli stworzycie tę wielopłaszczyznowość waszych więzi, to wtedy ta delikatna dziedzina będzie wchodziła harmonijnie, znacznie bardziej harmonijnie w całość waszego życia. Dla żony jest niesłychanie ważne to poczucie więzi. To jest na pewno, przypuszczam, że panie się zgadzają, że ta świadomość więzi jest dla przeżycia osobistego żony ze względu na te trudności, jakie ma kobieta w tym, żeby zaprosić, żeby ktoś, no, że ona odstępuje część swojego terytorium. To jest dla niej trudność i ta więź jest potrzebna, bo ona to rozumie. Natomiast rzeczywiście, to co państwo mówicie, jest tak, że może, ale wtedy nie mamy stosunku seksualnego jako stosunku seksualnego, tylko mamy pewną bliskość i pewną więź z innego typu doznania. Mianowicie, jeżeli małżonkowie są przy sobie i blisko, o tym zresztą ja tu dawałem ten przykład, że oni są przy sobie blisko, są w pewnym relaksie, są ze sobą i to dłuższy czas są ze sobą, to wtedy dochodzi w nich do jakiegoś doświadczenia, przyjemność, no, pewnej radości wyższego rzędu nawet niż doznanie seksualne. Dawałem państwu przykład tych młodych ludzi, którzy zapytali mnie, czy to oni dobrze robią, prawda? Bo oni jak są przy sobie blisko, to jest im tak dobrze, że potem przestają chcieć mieć właśnie to, czy im tak wolno. I to tak samo jak jest, no, taką francuską książkę, gdzie ten autor bardzo uważał, że prawdziwie zbliżeniem seksualnym jest nie osiąganie właśnie orgazmu, ale bycie blisko męża z żoną, bez doprowadzenia do orgazmu. Ale jeżeli taka bliskość, że mąż jest z żoną i trwa to dostatecznie długo, to nie ma orgazmu jako doznania seksualnego i nie ma oddalania nasienia, ale jest świadomość więzi, czyli jest ta bliskość i więź, która jest pewną formą, gdzie oni są naprawdę ze sobą i dla siebie i niekoniecznie, nawet nie pragną specjalnie tego orgazmu. To nosi nazwę taki stosunek po polsku, to właściwie po francusku to jest trant rezerwy. Po polsku to jest właściwie stosunek trzymany, można by tak powiedzieć. Jest taka, ale nawet nie potrzeba tego, bo jeżeli małżonkowie są po prostu przy sobie blisko. Amerykanie w swoich klinikach dla małżeństw uczą małżeństwa, te, które mają trudności we współżyciu, oni nazywają to budzeniem, czy pobudzaniem ośrodków zmysłowych, no, sensual centers, ale właściwie to trzeba by nazwać, ja bym to nazwał czuciowych, czucia. Mianowicie oni zalecają, żeby małżonkowie byli przy sobie, żeby nie skupiali swojej uwagi na narządach rozrodczych, tylko żeby byli przy sobie i żeby mąż, żona bierze rękę męża i prowadzi po swoim ciele, a mąż bierze rękę żony i prowadzi po swoim ciele, żeby ta ręka była przyjemna, oni nawet dają taką receptę na takie, pewno taką mazidło, jak gdyby, ja doradzam po prostu wrzenie puder, który daje pewną taką gładkość, tak jak przy masażu, prawda, leczniczym, i to prowadzenie ręki ma zrobić to, że im się zrobi ciepło, ale chodzi o to, żeby oni odczuli, że jest im ze sobą dobrze. Tylko tego rodzaju ćwiczenie musi trwać odpowiednio długo. Właśnie ten warunek, że to zbliżenie musi trwać długo. Dlatego, że to jest spotkanie i to nie może być spotkanie dwóch osób, które przebiega w czasie. Jeżeli to wszystko jest krótko, no to jest frustracja. To jest tak, jak ja bym przyszedł do kogoś najmniej nie powiedział, a masz kawę, masz ciacho, daj kawę i lecę do domu. No to jest prawda. I to jest ta wielkie cierpienie mężów, którzy mówią, że żona im mówi, no kończ prędzej, bo już jestem zmęczona. No. I mąż jest sfrustrowany, że ona go nie chce, prawda? Z drugiej strony żona mówi, no kiedy on tak na chybcika, to kim ja jestem. Na ogół się o tym nie mówi, bo wiedzą państwo, ja mówię o takich rzeczach, o których się nie mówi. Więc bardzo, bardzo was przepraszam, że być, ale ufam, że w moim języku nie przekraczam granic pewnej dyskrecji, czy pewnej, o wszystkim możemy powiedzieć, tylko trzeba znaleźć odpowiedni język. Wszystko, ja mogę o wszystkim powiedzieć państwu, ale i musi być to tylko oparte na jakiejś takiej rzetelnej wiedzy i myślę, że państwo widzicie, że jestem życzliwy. Po prostu, bo to wynika tylko z tego, że ja sam nie mam takiego powołania, jakie macie wy. Z drugiej strony, no, widzę z rzeczywistości życia, że moje powołanie jest łatwiejsze, a z drugiej strony daje mi pewien dystans do tego, że ja rozmawiając tysiące godzin z ludźmi cierpiącymi, to zaczynam analizować te cierpienia, no i dochodzę do jakichś wniosków.
faktów, które Państwu pokazuję. Z drugiej strony o tyle jestem bezpieczny, że słuchają mnie ludzie dorośli, dojrzali, nieraz małżonkowie, i że ja jestem na egzaminie. Zawsze możecie mi Państwo powiedzieć, nie, to jest tylko takie gadanie. Proszę bardzo. Natomiast w tych egzaminach, pracach egzaminacyjnych, no ciągle spotykam się z tym powiedzeniem, dlaczego nam tego ktoś nie powiedział 20 lat. A z drugiej strony, jak ja nieraz chciałbym to powiedzieć młodzieży, na przykład, oni mają szalone opory w to, żeby tego słuchać. Nieprzyzwoitą prasę czytają, filmy pornograficzne oglądają, obrazki, a uczciwego mówienia nie wytrzymują.